Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami F1 2021, odcinek numer 2 z serii kooperacji kariery dwuosobowej. Ze mną na kanale kierowca Haubica. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. No i zaczynamy w takim razie. Dobra, nic nie ulepszamy. Dobra, co tu się dzieje w tym? Tu jest ok. Wiadomości nie ma. 434, no to tylko kontynuuj można w sumie. Do tygodniowych środków i coś ulepszymy. Chyba najlepiej będzie. O, dobra, no i można... weź tam ulepsz. Co tu można ulepszyć? W czym jesteśmy słabi teraz? Ten silnik by się... Nie, silnik właśnie dużo ulepszyliśmy. Może... tylna płyta podłogowa? Rozkład? Albo... Dobra, już patrzę. No. Albo dozbierać te 900 i mieć głowicę cylindra. Nie no, to zróbmy może tą podłogę. No to dawaj, tylna płyta podłogowa, rozkład. Dobra, poszło. I lecimy. Okay. Jak będzie przerwa sezonowa, to jeszcze może coś się uda ulepszyć. Ferrari to glory, nie? Zobaczymy, bo to wiesz. Oj, za dużo oj, przygód oj. Mieliśmy. Możemy to ten? Nie stać nas, nie? Nie stać nas, żeby to naprawić. To jak teraz będą środki... 12 tutaj, to trzeba za ten hajs to naprawić, żeby było, nie? No. No to było do przewidzenia, aż za gładko szło coś. Dwa na raz. Dobra, 800 mamy teraz. W tej aero i w tych ulepszonych akumulatorach, bo obydwa się raczej przydadzą, nie? Czekaj, zobaczmy. No dobra, ale można ten, to co naprawiamy to? Napraw te dwa i zobacz ile zostanie. Zewnętrzne pasma tylnego spoilera. Zewnętrzne tak i jeszcze potem ulepszone akumulatory. 406 zostało. A to będzie. Ulepszone akumulatory. Dobra. I ile mamy? Czekaj, jeszcze nie. Wystarczy nam. Ile zabrakło? 512, no 106. Dokładnie. Dobra, to pomińmy do 4 dni do tygodniowych środków. Znowu. Do tego 26 i wtedy będzie trzeba to ulepszyć. O, 700 dobra, wleciało. Padło. I git. Mamy 1100, będziemy mieli 600, 600 albo 500 ileś. Po czym dostaniemy zaraz, o widzę już zrobiłeś to, nie? Tą płytę. No już jest. I tak, płyta to jest. Lecimy. Do Grand Prix Hiszpanii, później może zaoszczędzimy na ulepszenie silnika. Co to na to? Ty no, 2000. Mi pasuje. Dobra. Jest, coś tam weszło. Trzeba będzie zacząć osiągi, jakie mamy tak względem Astona. Okay, we've had the new parts come through the fabrication process. Dobra, we'll have tylko. Them with us for the next Grand Prix. Jesteśmy na poziomie Astona prawie, że. Mhm, no bliziutko. Mamy 1294. Dobra, coś ulepszamy czy lecimy? Zobacz sobie w układzie napędowym głowica cylindra. I ja bym to teraz ulepszył. Dobra, zobacz, ile to jeszcze to trochę. Ulepsza.
Trochę brakuje. Dobra. Rzadziej wywołuje przedwczesny zapłon mieszanki. Oznacza to, że w silniku dochodzi do coś tam, zwiększenie mocy. O, to się przyda. Okej. Okay. Dobra, to lecimy. Czy może wypiłować tą aerodynamikę do Monako? Kurde, chyba lepiej tą aerodynamikę dopiłować. Co tam się dzieje za oknem? Practice sessions are vital for the continuing development of the car, but if you need to, you can use the quick practice to direct the session instead. It won't be as effective as having you behind the wheel yourself, but it's better than missing the session. Dobra, co będzie można w aero ulepszyć? Skrzydła skrętne, o! I górna górna nie. Robimy poważne ulepszenie za 2050, górna klapa tylnego spoilera? No. W sile docisku na tył, czy lecimy redukcja oporu aero? Ha, ciężkie pytanie. Potem można, jeżeli weźmiemy górną klapę, to można iść w dyfuzor poprawione pozycje pasm. Mhm. A jeżeli pójdziemy w skrzydło, to opływowe amortyzatory. Dobra, no ty decyduj. Albo po jeszcze prosto. Można główna klapa przedniego spoilera i później dodatkowe klapy spoilera. No. To wybierz, ty masz władzę. Jeżeli będziesz chciał te górne klapy, to trzeba treningi jeszcze zrobić. Dobra, ale gdzie ty to widzisz, powiedz mi? Aerodynamika, jak se tutaj przesuwasz... Ale jestem w stacji roboczej. No. Masz nazwy tych i masz tam napisane, ile kosztują. Widzisz? Jak wejdziesz w... Dobra, widzę. Aero i tam wybierz nam coś. Nie, za 1050 albo skrzydła skrętne, albo górna klapa. Dobra, skrzydło skrętne. No, dobra. Fajnie brzmi, oby fajnie też działało, nie? No. Dobra, który trening? O kurde, w kwalach będzie mokro. Mokre kwale. Mhm. Suchy wyścig, chociaż tyle. To dawaj do pierwszego. Wyjedź na tor. Strategia ma fajne bonusy. Zobacz. Redystrybucja masy, moc silnika i siła docisku na tył. Jakie fajne. Widziałeś, jak Vettel sprzątał po tych brytolach? Mhm. No. Ale Hamilton, bohater w Wielkiej Brytanii, nawet na on nawet nie pójdzie na jakieś trybuny dla biedaków, nie? No nie chce się narażać, wiesz o co chodzi. No ale przecież tam nikogo nie było, on z marszalami sprzątał. No. To tam sprząta. Wielki bohater w Wielkiej Brytanii, nie? No. Czytało się tobie już? Ja mam oczekiwanie na gracza. Ja mam wczytywanie. O, jest. Ta 90 chyba jest optymalna, nie? No zobaczymy, no wiesz, ja tam mówię, no karierę pewnie zacznę jutro. No, zacznę sprawdzać te A poziomy. A kim będziesz grał? Jezu. No raczej my team. I dopiero po pierwszym sezonie my team, czy coś w tym stylu, karierę zwykłą też wywalić. Tak, dokładnie. Albo jak skończysz Breaking Pointa, nie? Żeby nie, no z tego co widzę, to tak za długo nie trwa, więc... Więc no właśnie... Wczoraj nagrałem 3 odcinki w sumie, więc... Do jakiego rozdziału? Nie, na drugim jestem.
Na drugim? Tak, bo robię tak, wiesz, po jednym tym. Żeby content się nie wyczerpał za szybko? No, można tak powiedzieć, aczkolwiek żeby bardziej było podobne do tego, co idzie na tym, na Netflixie. To nie, no to ty Francję już skończyłeś chyba. Nie, Chiny dopiero. Aha, co ty zrobiłeś osobny odcinek z samego F2? No. No, tam wychodzi po 25 minut, także spokojnie. No tak wiesz, może być. Masz tam wprawdzie drogę ewakuacyjną, ale chyba nie używali jej od 94 roku, więc nie tak. Oczekuj dobrej przyczepności. Dokładnie. To mnie śmieszy od 19. To było chyba już w 17 albo 16. W ogóle patrz, my już jesteśmy prawie na poziomie Astona, McLarena. Nie wiem, wczytuje mi się jeszcze. Wczytuje ci się te takie wszystkie te z tym laptopem? A nie, to już dałem, żeby przejść do tej, do kolejnej sesji. Aha, to czekaj, to już jedziemy. Tak będziemy... czekaj. Robimy, że już jesteśmy w kwalach? Czy nie? O, teraz by można było. Deszczowe jednookrążeniowe. Oho. Zaraz robimy. Jedziemy? No, tylko muszę tą setup wpisać. Setup weź suchy, bo jest Park Ferme. Wyścig będzie suchy. Pamiętaj. Bierz suchy setup. Mhm. Nie, no dobra, on jest wczytany w sumie. Teraz dobra, to i tak te kwale będą w plecy. Czy co? Robimy już przejście, że już kwale? Tak, tak, tak. Oj, ale mi się... Oj. Będę z tyłu. Już tobie to powiem, bo mnie zlagowało na 2-3 sekundy. A to nie ma wpływu na czas, na szczęście. Mam, bo ciebie zatrzymuję w miejscu na chwilę. Ale jakbyś zobaczył, to czas ten. Czas się wyrównuje. Naprawili to? Halo? Znaczy ja to sprawdzałem, no bo też tak myślałem na początku, że przez to, że tak się dzieje, to jest... Chyba też, no trzeci sektor robię. Już się zbliżam do końca. Ja już wyjechałem na prawo. Pierwsze. Skręcam. Prawo. Hamuję lewo. Oj. 1,28 zrobiłem 7. No to nieźle. Jak to wyposło? 1,29 chyba coś. 1,30. Może będę w top 10. Oj. Jesteśmy pomiędzy Russellem. Russell nas przedziela. Przegrałem o 10 tysięcy z Latifim. Ferrari Grande Master Plan. Nie? No. Z końca. Może chociaż Monako jeszcze będzie fajny w kwalach. Właśnie, Monako. Się przyda już 18 minut, żeby nie była jedna szansa, nie? Bo Monako jest ciężko na jeden raz przejechać dobrze, nie? Mhm. To teraz przy tej stacji będzie wycięte, nie?
Co to znaczy wycięty? No w sensie, że zrobisz przywitanie, chwalę, cięcie i wyścig już po początek przywitania. Dobra. Miałem coś powiedzieć, ale zapomniałem, kurde. Dobra, co tu jest? Nagramy jeszcze dzisiaj później Monaco. Zostałem dzisiaj dwa wyścigi, więc... Czyli spróbujemy. Może ulepsz górną klapę przedniego spoilera, Aero. Czy nie mamy tylu? Już patrzę. Mamy 1100? Główna klapa przedniego spoilera. 1000 mamy. To dawaj, ulepszamy. Dobra, poszło. Na Monaco się bardzo przyda Aero, tym bardziej, że jesteśmy teraz najsłabsi w Aero z naszych tych czterech działów. Dobra. Dobra, to lecimy. Lecimy. Czy zmniejszamy poziom o jeden, czy nie? Nie, no już... Słuchaj. Próbujemy, nie? Próbujemy, no wiesz, trudno. Teraz przymykamy i się gadamy zaraz, jak już będą gridy, nie? It's race day here at the Circuit de Barcelona Catalunya, a track that's certainly seen its fair share of electrifying races over the past years. And there are no doubts that today's race will be just as brilliant. The Circuit de Barcelona Catalunya then, a high-speed 2.89-mile circuit which demands an efficient downforce package and bravery on the part of the driver, especially through the blind right of turn 9, which we might just see taken flat this weekend. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. Ant, it's fantastic to have you with us here today, but I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? But from the moment qualifying's over, you start to feel the adrenaline in your body build up and the buzz in your stomach as you anticipate the rundown into turn one. It's all a bit like going into battle, and the unknown situation makes you nervous. Those pre-race nerves are a good thing. The day you don't have them means that you don't care anymore. And of course, you have to make sure that all the procedures are second nature to you so that they're not taking up too much of your capacity. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Valtteri Bottas lines up on pole position. Sergio Perez lines up alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Hamilton, Verstappen, Lando Norris, and Ricciardo, Vettel, Stroll, Ocon, and Fernando Alonso, Gasly, Tsunoda, Nikita Mazepin, and Mick Schumacher, Giovinazzi, Raikkonen, Nicholas Latifi, and the engineer, Russell and Bird. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. Słabiutko to wygląda. Nawet bardzo. Dobrze będzie. Paliwo się wyklepie na zero, przejedzie się medykardy i lecimy dalej, no. Gotowy już? Gotowy. Medy później się strategia w sumie dopasuje do tego, co będzie na torze. Check your MFD for a new strategy option. No nie wierzę.
stało z kim? No mnie tu. Kolejny wyścig, który się zaczyna bardzo słabo dla Ferrari. No nie no, tamten się zaczął świetnie, a skończył tragicznie, więc może teraz będzie na odwrót. Byłoby bardzo dobrze, nie? No. Ja tu tylko drive-thru odbywam, więc tam, wiesz, to będziesz blokowany chociaż. Ale w ogóle boty bardzo szybko ruszyły, nie? No. Ruszyły, powinny dostać drive-thru. To ciebie też lekko zmieliło, czy nie? Czy mnie ten, no... Rozwalili mnie w Williamsie. Kto? Najpierw Russell, później Latifi. Ten wyścig zaczyna się tragicznie. Tamten się zaczął fantastycznie, skończył się tragicznie. Ten się zaczyna tragicznie, więc już się skończył fantastycznie, nie? Już tylko 13 sekund do Russella. Zdecydowanie dobrze nie skończyło. Co zrobiłeś? Zakręcie wyleciało. There's been an incident on track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and there are no plans. Ale co, nie możesz jechać? Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Jedziesz w medy hardy, nie? Tak. Muszę hardy sobie zabić, jak jest BSC. Nie, już nie będę zjeżdżał i tak mam stratę. Czym czeka mnie teraz 30 okrążeń podpowiadania, nie? Z tej strony, gdyby tam mój bolid jeszcze trochę postał, to by na bank był safety car. Green flag. No. Na bank by był safety car, bo on tyłem chyba nawet by stawał na drogę, nie? Na, no, na tor. Czy nie? Dawać sobie na razie informacje jakieś, czy niezbyt? Nie no, możesz. No na razie to ja próbuję, wiesz, tutaj gonić, ale to... Na razie to te od tego 18. Mam taką stratę, że wiesz... Od 18 miejsca do 5. No, przepraszam, od 18 do 9 każdy jest do pół sekundy przy sobie. Więc taki będzie. Chociaż teraz Nikita z Mikiem bardzo blokują. Chyba bardziej Nikita właśnie jest z tyłu.
alfami, kontrabasami i milliardsami, nie? Poczekaj, ty teraz jesteś jeden pit stop w plecy, nie? No. Okay, gap ahead is 29.5 seconds. Każdy jest na medach, więc to się dobrze nie zapowiada. Mhm. Pojechałeś 8 dziesiątych wolniej od Bottasa, co nie jest złym wynikiem. Pojechałeś tempem Ricardo, nawet Lando Norrisa. Pojechałeś... No tak, pojechałeś tempem o 4 dziesiąte wolniejszym od Pereza i Hamiltona, ale szybszym od Lando Norrisa. Czyli od 5 miejsca. Tyle, nie? No nie, ale strata jest ogromna. Jeżeli nie będzie safety cara, to będzie ciężko raczej o punkty, nie? Tak realnie. No raczej. Chyba, że jeżeli oni będą się tak trzymać jak teraz, czyli Russell traci pół sekundy do Latifiego, Latifi już dwie do Raikkonena, później każdy jedzie 0,8, pół sekundy. Mick blokuje, później pół sekundy i znowu pół sekundy. To nie wygląda źle, tobie powiem. W momencie, w którym odrabiasz pół sekundy do Russella na okrążeniu, sekundy, coś takiego, nie? No to za mało. Oj! Verstappen wypadł, Verstappen wyspinował. W sensie on wypadł w tym zakręcie, co ja. Tylko on zwolnił. Taka różnica. Niebezpiecznie wraca na tor. Wrócił, dobra. Verstappen jest 14. Lando Norris odpada z sesji. Mhm. Co się właśnie stało? Dobra, dobrze było safety, jakby był. W sektorze trzecim jest rzuta. Nie będzie safety cara, bo wyjechali już z trzeciego. Ale jeden rywal mniej, nie? Ty też wypadłeś? Nie. Aha, dobra, to coś mi to... Aha! Straciłeś 41 sekund do Norrisa. Caution. To nie było tak źle, nie? Ostatnie do piątego po pit stopie. The track is clear. Green flag. Teraz... Ej, dobrze jest. Ale teraz Max ma bardzo niefajnie, bo musi się przez Mazepina i Schumachera przebić. Swój błąd, stracił szansę na naprawdę dobre miejsce. No, nie stracił szans, no ale ma mniejsze szanse. No tak, ma mniejsze szanse na podium niż wcześniej na zwycięstwo, nie? Tak powiem. Oj, tutaj Mazepin mocno przyciska Verstappena do boku i Max ma problem, żeby go przejąć. Prawdopodobnie wyścig... Nie, dobra, nie. Yeah.
Jamsy są blisko siebie. To jest plus, że jak już dojdziesz do tego Russella, to będziesz już miał Latifiego w zasięgu. Oj, Max Verstappen. A new strategy is available on the MFD. Nowa strategia. Softy? Wcześniej hardy. Co? Wcześniej hardy, a to nie. To już lepiej pociągnąć później te medy, bo i tak masz nowe, nie? To pociągniesz, zjedziesz dwa okrążenia później niż inni. Oj, tutaj Mick teraz robi to, co wcześniej Nikita. No i Mick się obronił przed Maxem Verstappenem. A Max stracił już 5 sekund do Tsunody. Ta flaga. Jakaś Alpina. To jest Lance Stroll jednak. To przepraszam. Lance, a to spin czy co? Wyspinował tak samo. No to już Że boty spinują, to ciekawe. No już drugi wyspinował. Ale dla ciebie to i lepiej, bo będziesz szybciej mógł kogoś dogonić. The gap to the car ahead is 38.4 seconds. To się ogólnie zbaguje niestety. No u mnie się zbagowało. I jest 38, nie? No. No i teraz nagle odrobiłeś. O! Dobrze. A teraz w sumie masz też lepsze porównanie względem botów. Bo one jak się nazywa? Bo Stroll jechał koło Fetela, a Fetel jedzie teraz piąty. Oj, w międzyczasie Max Verstappen się uporał z Mickiem Schumacherem. No dobrze, w sumie. Potężne Ural Kali, Hasy jadą 12 i 11. Potężne Hasy kontra Basy. Nie wiem, zaraz zobaczę, jak mi ucieka. 1.21, on zrobił 1.40, wiadomo dlaczego. Pierwszy sektor 22.7. Teraz zobaczymy twój. Też 22.7. Jesteś o 40 tysięcy lepszy. Czy tam o 39. Ala, Stroll już widzi George'a Russella. Our gap to the car in front is 18.0 seconds. Oj, Fernando Alonso zaraz otrzymał zabrać Ocon za Ocona. Lewis Hamilton za Sergio Pereza. Spin. To co zrobiłeś przez 12 okrążeń poszło. No niestety. Tarkę złapałem. No i tak się żyje w tej Formule 1. Dokładnie. Przez
dawca się rozbija na drugim okrążeniu. Be aware, we expect the grip levels to start falling away soon. Last on już za bardzo zbliżył do George'a Russella i będzie atakował. Nie zaatakował. Lewis Hamilton teraz wyprzedzi Sergio Pereza. A Max Verstappen już dojechał do tego Tsunody. Okay, gap ahead is 27.2 seconds. O kurczę. Myślę, że za niedługo to już ciebie może bota zdublować. W międzyczasie się przebił. Dobra. We're approaching the pit window. You'll be on the hards. Max Verstappen nie zaatakuje tej Tsunody jeszcze. Lewis Hamilton w boksie. To wcześniej zjeżdżają. Na 14 okrążeniowych medach. A ile ty masz procent? Już ci mówię. 43. Oj. Max, na Tsunody też boks. To możesz w sumie pociągnąć i zrobić medy z softy. Softy tutaj nie wytrzymają więcej niż 7-8. Co ty sądzisz? No ale to dwa zjazdy jeszcze. Nie no, jedne softy byś przeciągnął do tego jeszcze gdzieś z 24, myślisz, dałbyś radę? Nie wiem, nie sądzę. No już się zaczynają poddawać. Jeszcze z 9 okrążeń by było dobrze przejechać. W ogóle wyjedziesz przy George'u Russellu. No, chociaż powalczysz chwilę, czy nie? Czy to się uda, Darkoven? Teraz zobaczymy. Nie uda się, zobacz, on już nie... Ale bardzo wolno przejechał ten zakręt. No w sumie tak, zyskałeś na nim prawie że sekundę. A Valtteri Bottas też już znajduje się w alei serwisowej. Razem z Sergio Perezem. Obydwoje ładnie. Sebastian Vettel jest na trzeciej pozycji. No, nieźle. On jechał czwarty, piąty jakoś. Czy mechanicy Astona? Mechanicy Astona sobie poradzili dobrze z stopem. Teraz jest chyba Ocon. Też dobrze. Tsunoda. Też dobrze. Teraz jeszcze Mick Schumacher. Oj. Oj, oj, oj. Się blokuje tutaj. To jeszcze zjeżdża Giovinazzi Latifi. Możesz wyjechać też przy Latifi w sumie. Chociaż nie wiem, bo... We're boxing this lap. Give us the best in lap you can. Dobra, zjeżdżamy czy przeciągamy jeszcze trochę? Przeciągnij, może się uda od startu wejść na medach. Mhm.
się jeszcze 7 okrążeń pojechać. Tak średnio. Co o tym sądzisz? Nie wiem, można spróbować, ale będzie ciężko, już mam 50 na. To do 80 jak pociągniesz, to będzie dobrze, mi się zdaje. To można wtedy nawet z tego wyciągnąć fajnie skarbów. Bo ty masz 16 okrągłe, nie teraz? Mhm. Informacje o Russellu, 70R suma i pali już. Oni mają, Russell ma 60R su, Latifi i pali, ma będzie miał 30. Teraz jest chociaż trochę psycha stąd, nie? Mhm. Russell będzie miał 7... Russell pali tutaj. Nie pali już. Dobrze, Russell ma 70 Rcu, a Latifi 40. Russell już ma 60, ale 40. Nie, nie uda się. Nie, nie marnuje Rcu. Te 300 Alcantara. Dobra, zjeżdżam. Teraz? Już? Tak. Już tak źle? Bo mnie blokują. Czyli cały odcinek będzie jechany w samotności, jakby nie patrzeć. W gonitwie za Williamsem. Oj, oj, oj. Straciłeś tu jeszcze z pół sekundy chyba, nie? Się chyba zagapiłeś, czy nie mogłeś wyjechać, co tam się stało? Zagapiłem się na te chmurki od opon. Ale ładnie właśnie zrobili, nie? No. No i 22 sekundy, 14 okrążeń, dla ciebie jeszcze 15. Chociaż jak potas się zepnie, to może ciebie zdublować. To był 19-0 na tych kardach. Na drugim lapie. A Sebastian Vettel dalej jedzie na piątym miejscu. Mhm. Jechał chyba drugi i zniknął. Nie wiem, safety car by się przydał, tyle wiem. No, dokładnie. To by był ładny ratunek. Ale też już ładnie się podciągnęłeś w jedno okrążenie, 4 sekundy odrobiłeś. Brawo. Teraz jest prawdziwe przyjęcie na 100%, nie? Mhm, dokładnie. Jakichś 18 okrążeń jedzie na
tego Latifiego. Ja wrócę gdzieś za 10-15 minut, ok? Mhm. Gap to car in front is 14.7 seconds.
Mhm. Ale ładnie baton zdowalił, nie? No. A jak tobie czasy idą? Ładnie też sobie idą. Zrobiłeś 19.3 na 22 lapie. Mhm. Czyli tylko pół sekundy gorzej od Merca. To jest naprawdę dobry wynik. I widzę, dobrze się czujesz też na tych hardach, jak odrobiłeś już... To są moje ulubione opony. Odrobiłeś ponad 10 sekund w 5 okrążeń. Mi się zdaje. Coś takiego. No tak, bo już byłeś przy nich, ale musisz jeszcze raz zjechać. Dasz radę 11 sekund w 7 okrążeń, myślisz? Nie wiem. Staram się. Bo już jest piąte. W sumie nie, dla ciebie jeszcze 24 chyba. Tak. Teraz dla ciebie 25, a Bottas też już jest blisko, widzę. Bottas ciebie może zdublować. No. Bottas jest nienormalny, wiesz o tym? On już uciekł na 8 sekund od Sergio Pereza. A Lewis Hamilton ma taki sam problem jak George Russell. Czyli przestały mieścić jedni za tym innym kierowcą. No i nie może go wyprzedzić, pomimo tego, że ciągle jest w DRS-ie i ma jeszcze raz tyle ersu. Też bym chciał... Lubić hardy. By mi się bardzo to przydawało. To jest chyba twoja jedna z większych zalet też, nie? Nie wiem. Że masz... No to powiem tobie. Ja nie wiem, czy ja bym był w stanie zrobić 19.3 na hardach. Jak ja zrobiłem... Czekaj, 35.785... Nie, czekaj. Sektor 27.800. Pierwszy. To nie, drugi sektor najlepszy, ty miałeś 27.1, a ja miałem... Nie, dobra, no co, nie ma patrzeć w sumie na pierwsze okrążenie, co? Jak się rozalije na początku drugiego, to już zdarza mnie. No dobrze, że chociaż teraz nie zrobił fastest lapa, zrobił 1.10 gorszego lapa. Będzie walka... Okay, teraz będzie wielka, większa walka, żeby nie zostać zdublowanym, czy żeby dogonić i wyprzedzić Williamsa? Staram się dogonić Williamsa, wiesz. Co tam się dzieje z tyłu, to jeszcze nie patrzę. Kurde, ale Bottas dobrą linię też obiera, widzę. A Lewis Hamilton już tylko 0,3 za Perezem, już jakby... Pomijając to, że on ciągle jest te 0,3 za tym Perezem. Go nie możemy przejść od początku wyścigu, co mi się bardzo podoba. Także tego, Max Verstappen też jeszcze walczy o piąte miejsce z Vettelem. 5 sekund różnicy jest. Ale patrząc w takim tempie nadrabia, to wątpię. Lewis Hamilton na wyjściu traci 0,5 i na tej prostej z DRS-em nadrabia do tych 0,4, po czym na prostej traci. W zakrętach po te jeden zyskuje i traci znowu 0,3 i to jest stosownie cały wyścig Hamiltona i cała jego walka. Kurde! Nie, on jest nienormalny. Valtteri Bottas jest nienormalny. Kurde! O kurde, też pominąłem już. Sebastian Vettel jest 3 sekundy za czwartym Danielem Ricciardo. Wow. Nie, no bo to z ciebie chyba zdubluje, mi się zdaje. Czyli jedno okrążenie będziesz miał mniej, niestety. Wiem, jeszcze tam błąd popełniłeś, ciebie zarzuciło chyba, nie? Mhm. Valtteri Bottas rekord w drugim sektorze, on jest po prostu normalny. Nie, no zdubluje ciebie, nie? Już mu prawie
Our gap to the car in front is 7. Zrobił 1:18.5. Jak tam poprawiasz swoje czasy, czy nie? Nie, już nie. Nie no, poprawiłeś przed chwilą na 1:19.1. No to wcześniej. Na 26, no. Powiedz mi, jak ci pierwszy sektor pójdzie. No jest lepiej. Poprawiłeś? Mhm. Teraz trzeba cisnąć, bo jest Valtteri, nie? There's 5 laps of fuel remaining. Ale będzie fajna walka, mi się zdaje. Verstappen, Vettel i Ricardo. Vettel poprawia swoje czasy. Jest 2,5 sekundy około za Ricardo, a Verstappen już traci 4 sekundy do Vettela. A Mick Schumacher jest na P12. Co jest z tymi hasami? One będą miały... Nie, one będą... będą lepsze od Alfy... Aha, one będą lepsze od Alfy Romeo i Williamsa. Brawo takiego Bottasa, który znowu się poprawia. Już wygra na bardzo dużo procent, co nie? Chyba, że jeszcze mu się trafi pod koniec awaria jakaś. A Valtteri Bottas już chyba będzie w tym DRS-ie. Darkoven, musisz zrobić wszystko, żeby on ciebie nie zdublował. Blue flag. Blue flag conditions. Create a gap and let the car behind through. Będziesz z nim walczył, czy puścił go? Nie wiem, myślałem, że uda mi się tamtych dogonić. Jest daleko za mną? Nie, blisko. Dobra, muszę go puścić, bo zaraz karę dostanę. Czyli najprawdopodobniej mi się zdaje, nie dogonisz. Masz, to jest 31 okrążenie jego na 33. Więc masz 3 okrążenia na dogonienie. To nie będzie na bank łatwo. On się poprawił o ponad 0,2 w pierwszym sektorze. On naprawdę jest jakiś nienormalny w tej Hiszpanii. Na DRS się zasuwał. No tak, no ale prawie 0,3 się poprawił. 2,6,7. Masz jego DRS? Nie ma. Nie. There's 3 laps of fuel remaining. Okay, gap ahead is 3.2 seconds. Co sądzisz o tempie Valtteriego? Nie no, co wiesz, gdy się zbliżę do niego, to on no, walnie tak, że znowu się oddalam na pół sekundy. Nie ma szans z Mercedesem po prostu. Masz, to jest przedostatnie okrążenie. Jeżeli zdubluje Williamsa, Latifi... O, on już zdublował Russella. I ty na tym zyskałeś. Ty masz jeszcze szansę na Russella i ewentualnie na Latifiego. Jeżeli wyprzedzisz Russella teraz do DRS-u. Jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. Pomijając, że się ekscytujemy walką Ferrari z Williamsami, to realnie mówiąc masz szansę na P16. To są
prawdziwe emocje pod koniec. Na prostej będziesz im przeszedł. Oj, dobrze, że nie wyskinowałeś tak jak ja na treningu. No, było blisko. Last lap. Jeździsz bez trakcji czy z trakcją? Bez. O kurde. To i tak jeden spin w Ferrari to jest mało. Oj, 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 oj. Czy stało się to? Nie, nie, nie urwałeś mu lotu. Myślałem, że urwałeś. Nikita Mazepin na P15. Mick Schumacher. No ale startował chyba z 12 czy z 13. Tak, a Sergio Perez musi się ostatni raz wybronić przed Lewisem Hamiltonem. Jeżeli to zrobi, to będzie na drugiej pozycji. Hamilton jest pół sekundy za nim. To jest krótki DRS. Najprawdopodobniej Sergio Perez P2. Sebastian. Nie no. Co jest? Jechałem bokiem po tarce. Chciałem Latifiego zrobić trakcją, ale nie zostawił mi miejsca. Jest dobrze, chociaż przed Russellem, nie? Jeden pozytyw tego wyścigu. Nie no, tempo było, no. Udało tam się. Ile? Pół sekundy do Bottasa. Na pewno szkoda tego wyścigu. Ale cóż, już jest tak musi być. Dojechał chociaż jeden kierowca. Tak jest. Co, w następnym wyścigu obydwoje dojedziemy? No, postaraj się. Ja się też postaram. Chociaż Monaco to może być różnią, to jeden błąd i po zawodach. I teraz wystarczy, że lekko ten, nie? Lekko walniesz, już musisz wjeżdżać. Tak. Was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection, a shining example of how F1 really is a team sport. Ale brawo naprawdę dla Bottasa za to, co zrobił. Zdecydowanie mu się należy to zwycięstwo. Chyba pokonał Pereza o 10 sekund. Co mogę powiedzieć? Wszystko było złe. Tory były złe, szyny były złe, wszystko było złe. Podwozie było złe. Nie? No. Mick Schumacher na 12 pozycji. No jeszcze Verstappen dziabnął na koniec. No, o kurde, co Verstappen dowalił ładnie. Sebastian. Dobra, Vettel miałem 11, 18, 5. No to tak Ricardo. Ferrari powiedzmy. Ostatnie w klasyfikacji konstruktorów. Bez punktu cały czas. Edwig. Jedyne co mogę powiedzieć to Edwig. Ale teraz będzie Monaco. Dowaliliśmy aerodynamikę. Co może pójść nie tak? Tam nawet Williamsem, jak zrobisz dobrą aero, to da się jechać. Więc o tyle plus, nie? Mhm. Co my możemy ulepszyć teraz? 700. Zobacz, Darkoven, czy możemy coś ulepszyć. Czekam, przewijam aż ten. Aha, aż będą środki? No. Zatrzymujemy i teraz coś kupujemy, nie?
Dokładnie. Ile mamy? 1400. To już trzeba myśleć, co jest po Monako. Chyba Azerbejdżan, nie? Azerbejdżan, to już o silniku trzeba mi się zdaje myśleć. Ja bym to nazbierał na tą głowicę cylindra, która nam da większą moc. Potem by były świece zapłonowe. No, tym bardziej, że niewiele brakuje do tej głowicy. No i mamy jeszcze rabacik, a jesteśmy Polakami, więc... No, obowiązki wzywają do promocji, nie? Ajajaj, ale te skrzydła dojdą tylko, ewentualnie jeszcze nawet nie wiadomo. Mogą nie dojść na Monako. Ale jakie morale wysokie wszędzie, mam myśli. O dziwo. O dziwo. Dokładnie. No dobra, to co, to mamy zakończone w takim razie?